Słuchaj, zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet, będziesz licytować? Pewnie, że będę. Jak już mnie tu przemyciłeś, to grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. A, wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni Państwo, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb, czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Jegomość o białych włosach daje 200! Czy słyszę 250? 200 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzy. Jest! Hrabina Mignol daje 250! Kto da 300? Jest! Mamy 300 po raz pierwszy! Po raz drugi! Czy ktoś daje 350? 300 po raz trzeci! Pozycja numer 1, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana jegomościowi o białych włosach. A teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Rogha. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, mamy chętnego. Dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? Wybacz, Geralt, ale interes to interes. 30! Vime Vivaldi daje 30. Czy słyszę 40? 30 po raz pierwszy? Po raz drugi? Jest! Białowłosy dżentelmen daje 40. Kto da więcej? 40 po raz pierwszy? Po raz drugi? Bankier Vivaldi łatwo się nie poddaje. 50! Czy ktoś przebije tę ofertę? 50 po raz pierwszy! Po raz drugi! Proszę Państwa, to ostatnia okazja! Jest! Jest! 60! Proszę Państwa, co za niespodziewane emocje! Czy ktoś przebije 60? 60 po raz pierwszy! 60 po raz drugi! Niech ci będzie, Geralt. Sprzedane! Obraz Van Rogha gwiaździsta noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Szanowni Państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas, istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego płatnego zabójcy, magistra. Cena wywoławcza 200 koron. Kto się skusi? Mistrz gwinta Hilbert daje 250. Kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi. Niesamowite! Proszę Państwa, dżentelmen o białych włosach daje 350. Czy ktoś przebije tak hojną ofertę? 350 po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane! Bezcenne okulary wędrują do dżentelmena o białych włosach. Niechże panu służą! Cóż za ekscytująca aukcja! Pierwsze 3 pozycje za nami. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować.
jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Mhm, jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie Dom Aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Nie masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Geralt. Dom aukcyjny założyło dwóch braci. Ojciec Horsta i wuj. W tym pokoleniu... Jestem ja i tylko ja, więc przejdź do rzeczy teraz. Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Od Olgierda, herbu Everec. Mówi ci to coś? Mówi. Straż! Wyprowadzić Wiedźmina! I więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy. Przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. Więc nie rozruszam kości. Jazda z nim! O, wilczek kąsk! Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza. Ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź hadezielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić... Do zobaczenia, mam nadzieję.
tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Wypędy z mity zepsu. Jakieś magiczne? Duszno. Ostatni raz wzywam do wydania książki prawomyślnej. Wróciłeś. Mam obraz do sprzedania. Winszuję. Ale czemu przychodzicie z tym do mnie? Bo to obraz Van Rogha, a wy podobno... Van Rogha? To kupuję! Zaraz, gdzie moje pieniądze? Niedużo tego. To dołożę jeszcze taki fant. Inny Wiedźmin kiedyś dał w zastaw i nie odebrał. Getan chyba się nazywał. O, ciekawe. Dziękuję. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Bywaj. Wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. Thank you.
Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Bolsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną. Bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Bo straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć, a... A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć.